Dawaj, dawaj, Giantsiku. Jeszcze trochę. Myślę, że spokojnie to będziemy mieli, ale jakieś tam emocje są. Na koniec sobie sprawdzimy dokładnie w procentach stan naładowania przy samochodzie, ale jeszcze trochę spinaczki. To drodzy Państwo, dzisiaj będziemy trochę łączyć klasykę motoryzacji z nowoczesnością rowerową, bo jesteśmy w zasadzie pod Kocierzą i dzisiaj zabieram Was na rundkę, która będzie taką pierwszą, naprawdę testową rundką dla tego wynalazku, czyli dla Gianta DeFi E, czyli elektrycznej odmiany bardzo popularnego, no i też nie ukrywam, że przeze mnie lubianego roweru, no może Endurance, a może trochę dzisiaj bardziej Road Plus od Gianta, czyli nowiutki, świeżutki DeFi E w wersji takiej naprawdę bardzo fajnie wyposażonej, bo rower jest to już na forsie z karbonowym kokpitem. Rower, na którym jeżdżę już trochę, ponieważ tak się składa, że przedpremierowo jeszcze dostałem ten rower wraz z jego damskim bliźniakiem, bo tak się złożyło, że Kasia dostała wersję damską, czyli Liva Avail w wersji elektrycznej, więc testujemy te rowery już trochę, ale tak naprawdę głównie te testy były mocno podkrakowskie. A dzisiaj tak naprawdę pierwsza okazja, żeby zabrać ten rower na taką typową jesienną trasę. Trasę, w przypadku której wydaje mi się, że jest idealna dla tego typu rowerów, zwłaszcza w kontekście wyrównywania szans, bo jesteśmy dzisiaj w no, jednych z takich klasycznych okolic, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo szosowe. Jesteśmy pod Kocierzą i dzisiaj chcę Was zabrać między innymi na przegibek i na parę innych kultowych, lokalnych hopek. 80 km, 1700 metrów podjazdów. Zobaczymy, czy rower na jednym ładowaniu da radę. Jest w pełni naładowany, ma baterię 400 Wh, więc zobaczymy, jak sobie poradzi, jak to wszystko pójdzie, a poza tym myślę, że będzie bardzo ładnie. Więc rower rowerem, ale myślę, że będzie to po prostu piękna trasa. Dzisiaj też testujemy nową kamerę. Jeszcze Wam nie powiem jaką. Dzisiaj nie do końca jeszcze optymalne ustawienia, bo nie dotarły do mnie jeszcze nowe filtry ND, więc no nie mogę jeszcze na swoich ustawieniach ponagrywać, więc dzisiaj migawka w automacie niestety, ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Rower mamy włączony, baterię mamy na full. Jak zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o wspomaganie, tutaj oczywiście nam się włącza ten tryb takiego inteligentnego wspomagania, czyli ten, który się adaptuje do Waszego stylu jazdy. Natomiast ja tutaj już z moich doświadczeń najczęściej jeżdżę na dwóch kreseczkach wspomagania, bo wydaje mi się, że to gwarantuje takie optymalne, najbardziej płynne wspomaganie, a przy tym wszystkim dalej takie poczucie bardzo naturalnej jazdy na rowerze, przy którym można się zmęczyć. Po prostu jeździcie w zasadzie szybciej, natomiast dla kogoś takiego jak ja, kto chce sobie pojeździć na rowerze, to męczycie się mniej więcej podobnie jak męczę się zwykle, tylko po prostu jeżdżę szybciej. Te tryby mocniejsze jednak już bardzo mocno, jak dla mnie, pomagają. Więc mamy pełną baterię, mamy naprawdę wymagającą trasę, bo 88 km. Co więcej, na koniec jest podjazd, więc jestem bardzo ciekawy, czy nie będę tutaj dzisiaj kończył już bez wspomagania, ale zobaczymy. Jeżeli ten rower da radę przejechać tę trasę na jednym ładowaniu, to naprawdę będzie dobrze. Podjazdowy klasyk na początek, czyli Kocierz. Piękna dzisiaj pogoda, jest dość chłodno, no ale są to przepiękne jesienne warunki. No jedziemy tutaj na podjeździe. Wspomaganie ma robotę cały czas. Dzisiaj tych dłuższych podjazdów parę będzie, więc zobaczymy, jak to sobie poradzi. Ale na pewno moje wrażenia z tym rowerem, w ogóle nawet na początek, są takie, że każdy, kto się dogadywał z DeFi'em, każdy, kto lubi DeFi, poczuje się tak jak u siebie, bo jest to naprawdę bardzo wygodna szosa. Z moim zdaniem taką wzorową, endurance'ową pozycją za kierownicą. No dokładnie to samo, co mówiłem Wam w przypadku zwykłego DeFi. Tutaj udało się tego nie zepsuć przez elektryfikację tego roweru. Chociaż oczywiście wzrosła waga. Jak to jest z tą wagą? Z tą wagą tak naprawdę jest dobrze, bo ten rower to jest wariant wyceniony na około 35-36 tysięcy złotych. No jest to już niezły wypas. Mamy tutaj Forsa, mamy karbonowy mostek i kierownicę, mamy karbonowe koła Gianta, oczywiście hookless, jak to w Giantie, opony 32, mamy oczywiście karbonową sztycę, komponenty Diffuse i ten rower waży niecałe 13 kg z baterią 400 Wh, więc umówmy się, że no dzieje się, jeżeli chodzi o uwagę w elektrykach. Model damski jest nawet lżejszy, no ale też dlatego, że Kasia testuje
top of the top, bo ma rower na nowym redzie, no jest to też mniejsza rama, więc w przypadku Kasi jest to nieco ponad 12 kg. Tak naprawdę waga jest porównywalna z testowanymi przeze mnie na wiosnę Ridleyami, bo też jest to bardzo podobna koncepcja. Mamy tutaj silnik własny Gianta o mocy, w zasadzie o momencie 30 Nm. Jest to silnik w tylnym kole, no i baterię zabudowaną w ramie. No i PR-ka została zrobiona zdecydowanie na tym podjeździe, no ale oczywiście oznaczamy trasę jako e-bike ride, więc tutaj nie ma zagrożenia, że będzie mieszane na segmentach na Strawie, no ale na pewno PR był. Ja też tak w ogóle staram się na elektrykach jeździć w taki sposób, żeby jeździć swoje i po prostu jeździć szybciej. Więc tak naprawdę staram się na takim podjeździe wkładać około tych 200-250 watów swoich, a resztę dokłada rower. Finalnie oczywiście to nie oznacza, że jedziecie dwa razy szybciej niż byście jechali normalnie, ponieważ też mamy tutaj większą wagę roweru, więc gdzieś te waty, zsumowane waty, które wam dokłada rower i waty wasze, no nie działa tak, że to jest po prostu 1+1, no ale staram się jeździć tak, żeby się po prostu męczyć tak, jak jeżdżę normalnie, tylko po prostu jeździć szybciej. Co jest fajne w tym systemie, jeżeli chodzi o rozwiązanie silnika, to samo, co miało miejsce w przypadku Ridleya. Tam mieliśmy system Male, natomiast istota działania, idea była ta sama, czyli silnik w tylnym kole ma dawać takie bardziej naturalne wrażenia z jazdy w przypadku rowerów szosowych i specyfiki roweru szosowego czy gravela. Przede wszystkim czujecie to potem, że kiedy chcecie sobie na podjeździe stanąć w pedałach, to nie ma żadnego szarpania, żadnego nienaturalnego uczucia. Jednak na elektrykach, na których jeździłem, które miały silnik w okolicach środka suportu, podczas wstawania w pedałach jednak jest takie poczucie kopania. Tutaj mamy tak naprawdę czujnik w środku suportu, który nam mierzy moment, mierzy nam moc, mamy silnik w tylnym kole i te wrażenia z jazdy są bardzo naturalne. No i idą te metry, idą. Podjazd na żar to jest szósteczka dzisiaj i prawie 400 metrów w górę. Zostało 3,2 i 225, ale cisza, spokój, piękne jesienne kolory, więc jest super. No ale tak naprawdę warto było wracać do takiej jesieni. No i jesteśmy na górze Żar. Po raz pierwszy w mojej historii jestem tutaj z szosą. Od swojego czasu jeździło się tutaj na... No wtedy to jeszcze nie było enduro. To było downhillo freeride'owo na górze Żar. Natomiast nigdy tu nie byłem na szosie. No i w końcu jestem. I kto by powiedział, w sumie ja na pewno na to nie wpadł, że jak tutaj będę pierwszy raz na szosie, to będzie to elektryk. Co mi się w tym rowerze podoba, a co mi się nie podoba? Ja nie ukrywam, że podoba mi się wygląd, bo uważam, że ten rower jest po prostu ładny. To jest rozmiar M, ja mam 178 cm wzrostu i ta M-ka jest taki trochę wariat. Szczerze powiedziawszy, mógłbym jeździć na rozmiarze większym, natomiast no, nie ukrywam, że mi jest po prostu wygodnie na M-eczce tutaj. Oczywiście gdyby to był mój rower, to bym sobie jeszcze opuścił kierownicę i pewnie dał dłuższy mostek, ale po prostu podoba mi się ta rama. Podobał mi się zwykły DeFi, więc tutaj będę konsekwentny. Ten rower wygląda po prostu nie gorzej niż zwykły DeFi, zwłaszcza w tym wykończeniu lakieru. Macie tutaj taki po prostu goły karbon, który jest pokryty bezbarwnym lakierem, więc ładnie to pokazuje tą strukturę karbonu. Jest to po prostu bardzo ładna rama. Co my tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się podobają? Podoba mi się detal w postaci lampki, która jest zintegrowana tutaj. To jest nakładka, w sensie można to sobie zdjąć. Jak widzicie, tutaj pod spodem jest zwykłe mocowanie do sztycy diffuse, jarzmo sztycy. I to wszystko jest po prostu na magnesikach i jest kabelek, który wprowadza system w ramę, z której to no jest tutaj z baterii jest zasilanie tej lampki. Więc fajnie to działa. Wbrew pozorom jest bardzo dobrze widoczne. Nie jest tak, że to jest za nisko. Sprawdzaliśmy to z różnych odległości. Widać tą lampkę bardzo dobrze. Ona jest zawsze włączona, kiedy włączacie rower, więc nie musicie pamiętać o ładowaniu, nie musicie pamiętać o zakładaniu lampki. A dzięki temu, że jest nisko, no to macie ten plus, że nawet jak sobie jakąś torbę założycie pod siodło, to nie będzie lampka zasłonięta. Jeszcze powiedziawszy, szkoda, że Giant już nie poszedł z rozpędu, nie zrobił jakiejś lampki w tym systemie, w tej koncepcji z przodu, no bo aż się o to prosi. Wtedy mielibyście zawsze po prostu lampki w rowerze gotowe, włączone, no i też to bezpieczeństwo by trochę do góry nam szło.
Podoba mi się ilość karbonu w tym rowerze, w sensie w ogóle to, co dostajemy za cenę tego roweru, to nie jest tani rower, kosztuje około 36 tysięcy złotych, więc no oczywiście sporo. Natomiast umówmy się, że jeszcze jakiś czas temu, a w zasadzie dalej u wielu producentów, w podobnej albo trochę niższej cenie można dostać podobnie skonfigurowany rower, który nie jest elektrykiem, czyli bez silnika i bez baterii, więc tutaj Giant chyba, no i Leaf też ma taką jasną politykę, próbuje wejść z tymi rowerami na tej zasadzie, że kupujecie sobie takiego DeFi'a albo sobie takiego Avail'a wypasionego, normalnego, nie elektrycznego, a swojej partnerce lub partnerowi w trochę wyższej cenie, ale nie dużo wyższej cenie kupujecie wersję elektryczną, więc jest to jakieś rozwiązanie, zwłaszcza, że te rowery naprawdę największy sens mają właśnie w tej konwencji, czyli jako rowery trochę wyrównujące szanse u osób, które już coś tam jeżdżą, bo to nie jest ten typ elektryka, który sam pojedzie, który sam za was wszystko zrobi, to nie jest, wiecie, trekking albo rower miejski z bardzo silnym napędem i bardzo dużą baterią. Tutaj ten silnik ma po prostu pomóc, natomiast nie ma zrobić roboty za was. Fajnie, że mamy więcej miejsca na opony. Tutaj wchodzą opony 38 mm, fabrycznie są 32. W ogóle uważam, że te rowery powinny... Ja bym tutaj od razu wrzucał 38, bo przecież to nie, i tak nie jest rower wyścigowy, więc tutaj idealnie pasuje 38, która będzie komfortowa, da więcej trakcji na asfalcie, a przede wszystkim pozwoli gdzieś wjechać na szutry. Co ciekawe, model męski wychodzi na 32, damski na 28. Jest w tym jakaś logika, no bo można zauważyć, że pewnie przeciętna użytkowniczka będzie lżejsza niż przeciętny użytkownik, w związku z czym podobne właściwości, jeżeli chodzi o komfort, uzyska, w zasadzie możliwość jazdy na niższym ciśnieniu uzyska na mniejszej oponie. No ale wydaje mi się, że tego typu roweru 32 to już powinno być minimum, w zasadzie niezależnie od tego, czy to będzie rower damski, czy męski. I czas na kolejny klasyk. Przegibek. 6 km, ponad 300 metrów w górę. Lecimy. Z przegibkiem sprawa jest o tyle ciekawa, że na przegibku już byłem, więc będzie okazja sobie zobaczyć, o ile szybciej dzisiaj podjadę. A przegibek jechałem też jesienią, jakiś czas temu, więc no ciekawy bardzo jestem tego, jakie wyjdą różnice. Jeżeli chodzi o baterię, mamy teraz ponad 40 km, zbliżymy się do połowy trasy i 3 kreski z 5. Mamy to. Jest przegibek, czyli ponad połowa trasy i ponad połowa przewyższeń, a tutaj dalej 3 kreski, więc te jakby szanse rosną. Jak widzicie po mnie, zmęczyć się można. Zgodnie z zasadą z początku staram się cały czas jechać swoje. I rower po prostu pomaga jechać szybciej. Natomiast ja staram się swoje waty w to wkładać, więc na 100% PR-ka została zrobiona. Bardzo jestem ciekawy, o ile poprawiłem. Nie wiem, w jakim w takiej wtedy byłem formie, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie było nastawienie przez tamte jazdy. Ale no myślę, że różnica będzie no, bardzo duża po prostu. Bo jechałem dość mocno plus elektryk, więc zobaczymy. No jeszcze chyba dwie takie większe hopki. Ale moje nadzieje na to, że ten rower jest w stanie zrobić te 90 km rosną. Czas na chwilę prawdy. Ostatni podjazd dnia, około 8 km z porąbki. Zostały jeszcze dwie kreski, więc myślę, że się uda. No ale emocje jakieś są, zobaczymy. Będzie chyba ponad 90 km. Zobaczymy, czy to objedzie, czy nie, bo teraz 8 km praktycznie ciągłej pracy wspomagania. Ostatnia kreska została i ostatnie 600 metrów podjazdu, ale końcóweczka jest z tych bardziej morderczych, więc było tu wszystko. No ale ciśniemy, myślę, że się uda. Dawaj, dawaj, Giantiku. Jeszcze trochę. Myślę, że spokojnie to będziemy mieli, ale jakieś tam emocje są. Na koniec sobie sprawdzimy dokładnie w procentach stan naładowania przy samochodzie, ale jeszcze trochę spinaczki. O tak, mamy to. Ostatnia hopka zrobiona. Owce są jak w górach i została ciągle jedna kreska, czyli tak naprawdę trasa zaliczona. Da się to zrobić. Na tej jednej baterii. Piękne okoliczności przyrody. Golden hour nadciąga. Kończymy w takim miejscu. Nie ma gdzie oprzeć roweru dzisiaj, żeby zrobić dobre zdjęcie. Wszystko musi leżeć. Wstyd trochę, ale dobra. Zobaczmy, co nam powie telemetria dzisiaj z trasy. Dotarliśmy do celu. Nawigacja nas nie interesuje, więc kończymy tę rundkę dzisiejszą. Dawaj, dawaj, Karu. Tu koniec, tu koniec. Tu się klika, tu zapisuje. I co nam wyszło? Wyszło nam, proszę Państwa, 83 km, czyli trochę mniej niż zakładałem. 1700 metrów w górę i 27 prawie średnia. No, nie pojechałbym tej trasy dzisiaj ze średnią 27 na godzinę zdecydowanie, ale
tyle, jeżeli chodzi o zapis trasy. Teraz zobaczmy sobie, co nam zostało z baterii, ale żeby to zrobić, to muszę sobie dodać rower do sensorów, bo tego nie miałem zrobione. Zaraz nam go powinno wykryć. Elegancko jest e-bike, dobra. Można też sobie napęd dodać, ale najbardziej nas interesuje e-bike, więc połączyliśmy się już z rowerem. Jesteśmy. No, dawaj kolego. Czekam na dane. 16% baterii zostało, drodzy Państwo, więc zakładam, że przy odrobinie szczęścia do 90 paru, a jakbyśmy zaczęli kombinować z tym wspomaganiem, to do stówki na takiej trasie byśmy dojechali. Czyli wydaje mi się, że odpowiednio kombinując i dbając i może nie lecąc takim ogniem jak ja dzisiaj miejscami, tylko trochę bardziej oszczędzając baterię, myślę, że stóweczka i 2000 metrów przewyższenia są do zrobienia, zwłaszcza u lżejszej osoby. No więc generalnie jest nawet lepiej niż, szczerze powiedziawszy, się spodziewałem, bo to są dane, które mniej więcej pokrywają się z tym, co mówi producent. No i co? Widzieliście już, że ten rower dał sobie radę z trasą, co mnie nawet pozytywnie zaskoczyło, bo nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze mu pójdzie. No, chciałem sprawdzić ten rower w takich okolicznościach, w takich warunkach, w jakich ja zwykle jeżdżę, bo moje testy elektryków do tej pory najczęściej były związane z jakimiś testami, wyjazdami, gdzie robiliśmy trasę przygotowaną przez producenta, te trasy były dużo krótsze, a teraz nie tylko, że rower był u mnie na dłużej, to jeszcze mogłem go sprawdzić na takiej dość wymagającej trasie, którą ja bym chciał po prostu przejechać. Szybkie jeszcze infotechniczne takie uzupełnienie. Silnik 30 Nm, silnik własny Gianta. To jest odpowiednik około 70 Nm, jeżeli chodzi o silniki, które są wbudowane w okolicach środka suportu. Mamy port ładujący z prawej strony w formie takiej klapki. Ta klapka jest w ogóle magnetyczna, więc całkiem przyjemnie się ją otwiera i zamyka. Taki no, miły niuans, ponieważ nie lubię tych takich gumowatych klapek, które odstają, źle się zamykają. Mamy baterię 400 Wh zabudowaną w dolną rurę ramy. Nie ma to jakiegoś łatwego dostępu do niej, więc sobie jej nie wyjmiecie na trasie, ale jest jakiś dostęp serwisowy, jakby był z nią jakiś problem. Można sobie dodatkowo dołożyć extender 200 Wh, jest taka opcja, w formie takiej dodatkowej baterii. Mamy panel sterujący na górnej rurze z jednym przyciskiem i dwoma tak jakby paskami. Jeden pasek wyświetla Wam zasięg, drugi pasek wyświetla Wam poziom wspomagania. Można to połączyć z licznikami. Giant też ma jakiś własny wyświetlacz o komputerek, który można dodatkowo dokupić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Jest aplikacja, która pozwala Wam nadzorować te parametry, wpływać na sposób działania tego inteligentnego trybu i generalnie sobie po prostu chociażby update'ować i kontrolować po prostu działanie tego systemu. Dodatkowo przy kierownicy macie dodatkowe blipy, takie przyciski, które pozwalają zmieniać te tryby wspomagania. Jeżeli mielibyście rower na przykład z REDem, tak jak jest to w przypadku roweru Kasi, tam te funkcje spełniają przyciski już w klamkomanetkach. RED ma teraz takie dodatkowe przyciski, więc one mogą obsługiwać funkcję licznika, a mogą obsługiwać w elektryku w wspomaganie. Dwa mocowania do koszyków na bidony, plus zauważyłem to jakieś mocowanie do błotników chyba. Nie ma dodatkowego mocowania gdzieś pod spodem, więc tyle jeżeli chodzi o stronę techniczną. Co jeśli chodzi jeszcze o soft w tym rowerze, bo to jest ciekawy wątek na koniec, bo tak naprawdę powiedziałem Wam o plusach i minusach tego roweru w wersji jego takiej, nazwijmy, tym wydaniu naturalno-rowerowym, natomiast tutaj pojawia się też temat softu, o którym muszę powiedzieć, bo ja rower odebrałem jeszcze przed premierą, on był na takiej bardzo pierwszej wersji softu, zresztą obydwa rowery były i na tej pierwszej wersji softu nie sprawował się tak dobrze jak obecnie, czyli przede wszystkim co ja odczułem, pojawiało się jakieś poszarpywanie przy około 27-28 km na godzinę, jakby silnik próbował jeszcze się załączać, co było no oczywiście już powyżej tego limitu, więc po prostu tylko to przeszkadzało i denerwowało. Była gorsza wydajność na baterii i mam wrażenie, że ten silnik był głośniejszy przed aktualizacją. Zrobiliśmy aktualizację wszystkiego, co się dało, wszystkich komponentów, które się da zaktualizować do najnowszej wersji i wzrosły zasięgi na baterii, poprawiła się kultura pracy, skończyły się te problemy z załączaniem przy około 28 km na godzinę. Czy ja bym sobie taki rower kupił? No nie kupiłbym sobie go dalej, ponieważ dalej uważam, że go nie potrzebuję i są pewne aspekty, które mnie denerwują, czyli na przykład wsadzanie tego roweru do bagażnika, do samochodu, tak jak przewożę rowery, mimo wszystko jest trudniejsze niż zwykłego roweru. Mimo wszystko ten zasięg jest w jakimś stopniu ograniczony, więc zdarza mi się robić trasy sporo dłuższe niż 100 km, a jakby to była trasa po płaskim, pod wiatr, no to nawet byśmy nie dojechali pewnie do tych 80 km, ale widać progres i też
dla kogoś, kto potrzebuje tego typu roweru, bo ktoś na niego zdecyduje, no to już w wielu aspektach ten rower daje wszystko to, czego moglibyście oczekiwać od fajnej i ładnej, współczesnej szosy. Fajnie jeździ, jest, no po prostu jest ładny, moim zdaniem jest ładny, no nie rzuca się w oczy jakąś swoją elektrycznością, rzuca się w oczy raczej po prostu jako ładny rower i dużo osób na niego zwracało uwagę. Trzeba pamiętać o pewnych aspektach stricte związanych z charakterystyką elektryków, czyli o ile na przykład zwykłe DeFi uważam za bardzo komfortowy rower, w sensie również właściwości ramy, tak ten rower jest odczuwalnie sztywniejszy niż zwykły DeFi. Jednak kiedy pakujemy do ramy akumulator, zwiększamy wagę tego wszystkiego, pojawia nam się w tym rowerze, musi się pojawić w tym rowerze, że tak powiem, troszeczkę inny układ tego karbonu, przez to, że ten rower musi sobie radzić z innymi obciążeniami. I ten rower odczuwalnie jest mniej komfortowy, jest bardziej sztywny, bardziej przenosi wszelkie nierówności. Natomiast na szosie nie jest to jeszcze tak bardzo odczuwalne. Bardziej będziecie to odczuwać, jeżeli chcielibyście z niego zrobić gravela. Przy okazji testów Ridleya tak było, że testowaliśmy te rowery jako szosy, jako gravele i o ile na szosie mi to bardzo nie przeszkadzało, tak w terenie już było bardzo czuć po rękach, po tym jak ten rower przenosił uderzenia, że ta rama jest sztywniejsza. I tutaj też trzeba o tym pamiętać. Ale poza tym to jest bardzo fajnie jeżdżący, wygodny rower, który dobrze wygląda i też wydaje mi się, że jest coraz lepiej wyceniony. Tutaj mówimy o rowerze drogim, natomiast jak sobie popatrzycie na różnicę w cenie między tym rowerem a wieloma innymi rowerami na podobnym osprzęcie, ale bez wspomagania od wielu producentów, no to te różnice będą różnicami rzędu paru tysięcy złotych, więc no nie jest to już na przykład dwukrotność ceny, dlatego że mamy tutaj silnik. Więc rozumiem tutaj politykę producentów, rozumiem w jaką stronę to idzie i rozumiem osoby, które tego typu rowerów będą potrzebowały. Więc tego typu rowery jak najbardziej będą się czasami na kanale pojawiały. Zobaczcie jeszcze przynajmniej jeden film z rowerem damskim. Spróbujemy jeszcze go w pewnych okolicznościach przyrody w myślę, że ciekawym i niezbyt popularnym, chociaż w wcale niedalekim od Polski miejscu. Przetestujemy ten rower i jeszcze pewne wątki związane z jego eksploatacją. Ja póki co kończę. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego roweru, napiszcie w komentarzach. Postaram się jeszcze odpowiedzieć, dopowiedzieć. Był to na pewno bardzo ciekawy test. No i jak widzieliście, udało się pewne takie, że tak powiem, życiowe kwestie sprawdzić. Póki co Wam dziękuję. Oczywiście zachęcam do subskrypcji Bike Show, do odwiedzin na Instagramie, na Strawie. Macie wszystkie linki w pierwszym komentarzu pod filmem. Tam też jest link z przejazdu tego pod żar. Między innymi do usłyszenia. Hej! Dobra, ponieważ pewnie znowu będzie milion pytań o cegłę, no to dzisiaj w formie materiału po napisach końcowych kilka słów o cegle, o Volvo. To jest oczywiście V70, które, jak tak nie zauważyliście, wygląda jak R, ale to nie jest oryginalne R. Historia jest taka, że jest to auto sprowadzone ze Szwecji. To jest po prostu V70 2,5 Turbo, czyli prawdziwy pięciocylindrowy klasyk, które miało jednego szwedzkiego właściciela, który to właściciel kupił to auto właśnie jako zwykłe V70 2,5 Turbo, a po pewnym czasie stwierdził, że zrobi sobie z niego R-kę. Więc zakupił wszystkie oryginalne R-kowe dodatki w postaci oryginalnego grilla, w postaci oryginalnych zderzaków, kupił felgi, oczywiście są to felgi od następnej generacji V70, bo chciał mieć większe, plus zrobił program na 240 koni, hamowaliśmy to auto w Polsce już, więc te okolice dalej są trzymane, tam 230 chyba 8 koni wyszło na hamowni, więc jest to auto z 98 roku, ma przejechane 360 ponad tysięcy kilometrów, no ale tak naprawdę trochę nie ukrywam, szukałem tego typu wynalazku i nie jest łatwo, więc w przypadku 2,5 turbo, w przypadku V70, jeżeli auto jest dobrze serwisowane, jeżeli ma dobrą historię serwisową, to 360 tysięcy kilometrów to nie jest jakiś duży przebieg, ani nie jest jakiś duży problem do tego samochodu, a ważniejsze jest to, że po pierwsze udało się dorwać auto w tym kolorze, na którym nie ukrywam, że mi strasznie zależało, od dzieciństwa mi się to auto podobało w tym kolorze, plus udało się dorwać auto, które w zasadzie jest czyste, jeżeli chodzi o korozję, jakieś tam małe ślady się na nadkolach pojawiają, ale podwozie to jest auto, które do lata jeździło w Szwecji i w zasadzie po prostu podwozie jest czyściutkie, nie ma żadnych śladów korozji, więc był to argument za. Więc taki, wiecie, pomysł, kolejny pomysł, bo tych takich dziwnych samochodów trochę u mnie było ostatnio. Pewnie tej stali fani i stali widzowie, zwłaszcza Instagrama, wiedzą, że poza normalnymi autami do pracy i po prostu pomiędzy gdzieś tam leasingami mam jakąś swoją taką zajawkę na auta z lat 90. Było E36 Touring w M-pakiecie, oryginalnym, tym prawdziwym pakiecie jeszcze, który obejmował też zawieszenie i sport zice oczywiście. Było SLK R170, ostatnio była Alfa Mito była dość ciekawa, ponieważ w zasadzie była trochę takim substytutem Abarta, bo polowałem na Abarta 500, ale mam taką zasadę, że
staram się znaleźć auto w cenie podobnej do tej, w której sprzedam poprzednie auto. No i oczywiście Abarth się tutaj nie mieścił w budżecie po SLK, ale znalazłem Mito z 1.4 T-Jetem, które było też takim śmieszną zabaweczką, 190-konną z pakietem zawieszenia Aybacha dla Mito, więc też było to fajnie jeżdżące auto, no ale nie odnalazłem się w nim, generalnie nie ukrywam, że było troszkę za nowe dla mnie. Jeżeli chodzi o tego typu auto, ja się zdecydowanie lepiej czuję w latach 90. i też raczej w takich trochę większych wynalazkach, więc tak do mnie trafiło V70, które no jest takim typowo weekendowym autem, które w zimie sobie stoi. Ja w ogóle tych aut nie używam w zimie, one stoją od listopada do praktycznie kwietnia w garażu, więc jeżeli uda mi się je kupić w miarę bez korozji, no to ja raczej mam już spokój, że ta korozja tym autom u mnie nie grozi. No i zobaczymy, na jakiś czas zostanie, może się w nim zakocham tak, że zostanie na długo, a może mi wpadnie do głowy kolejny pomysł, bo to się nigdy nie kończy.